Hej wszystkim, cześć, witajcie. Jako że ostatnio powiedziałem, że będę więcej grał junglerami, to nie mogło zabraknąć tego piku jednego. Lee Sina. I Kelorak pozdrawia YouTube. Okej. Okay. Więc... Kolega gra na Morganie, tak? Tak. To pozdrawiam ciebie, Keloraku. Niech będzie. Na początku możecie zostawić subskrypcję. Z góry dzięki. Przeciwnicy już wiedzą, że próbowaliśmy im wejdować. Nic ciekawego się raczej na początku nie stanie. A ja będę chciał zaczynać od Reda. I myślę, że będę chciał iść od razu gdzieś walczyć z Krabem. Wiecie co? W najbliższym patchu mają osłabić dżunglę. Akurat teraz, jak się ja się nią zacząłem interesować. Tylko się zastanawiam, czy zmniejszenie expa za kampy nie wpłynie na to, że mocniejsze będą postacie znowu, które mają silny level drugi. Bo będzie ciężej wbić level trzeci i to jest takie okno, kiedy ci junglerzy, którzy mają mocny level drugi, mogą całkiem dużo zrobić. O, jeszcze w opisie filmu zawsze jest link do fanpage'a i grupy. Jeżeli nie wbiliście jeszcze, to możecie, zapraszam. A na koniec filmu tam wrzucę taki kawałek, który nagrałem wcześniej, jak tam przeglądam tą grupę. Tak, to są 2 minuty na końcu, ale jest kilka memów, które ludzie wrzucali, które chętnie bym wam pokazał. I pomyślałem, że to w takiej formie dodatku na końcu filmu. I co? Na drugim biorą Lee Singi. Czy ja dobrze robię, że zaczynam od małych? Kolego Kelorak, towarzyszu. Dlaczego zginąłeś na pierwszym levelu? Może Bart go wyłapał, wiecie? Co prawda kolega jest z drugiego teamu, ale wydaje się bardzo miły. Więc ja mu kibicuję. Kelorak, masz moje kibicowanie. Nie wiem, czy to cokolwiek znaczy. Okej, patrzcie, kogo tutaj mamy. Tak, to on. Kane. I Kane ma połowę zdrowia, więc raczej nie będzie nam tutaj zagrażał specjalnie. I co chcemy w tym przypadku zrobić? Ja już wam mówię. Liczymy na to, że oni... że coś mu nie odbije. I jako, że mamy sporą przewagę, co by tu nie mówić, w tym momencie, w clearze, zejdę tak, żeby mnie nie widzieli. Jest szansa, że Kane od razu idzie na drugiego kraba. Jeżeli nie idzie, to i tak ja zabezpieczam tego kraba. I dzięki temu mam potencjalną przewagę w Goldzie i w Expie. Czyli tego chcemy już zesmajtować. Okej. Okay. I poczyścimy górną dżunglę. I cały czas muszę się oglądać, czy gdzieś nie będzie ktoś potrzebował mojej pomocy. Okej. Okay. Kane może nawet wiedzieć, co ja robię. Za bardzo mi to nie rzutuje na to, co ja chcę robić. Gankowanie mojego Siona rzutuje bardziej. Okej. Jest jeden frag. Czy ja się chcę fleszować? Dobrze, że się nie fleszałem. Tak, dobrze powiedziałem. Możemy coś zaraz próbować grać, tak naprawdę. Bardzo możliwe, że Kane będzie szedł na golemy. Ma Reda zrobionego. Czy golemy też ma zrobione? Nie ma, patrzcie. Wow. XD. Między jego golemami to jakoś siadło. Pięknie. Ja tylko chciałem zabrać golema, a skończyło się na fragu. I wiecie co? Może jeszcze uda się Q wyrwać na tym gnarze? Chociaż nie jestem pewien. Z fartem powinien tutaj nie mieć wizji.
Okej. Okay. O, okej, okay. Teraz jestem na jego wizji. Tylko trochę obić chciałem. I wracamy się. Nie jestem pewien, ile golda potrzebuję, ale chyba tego jednego miniona, tak. Od razu wbijam piątkę. I wiecie, co spróbujemy zrobić? Teraz Tiamat kosztuje 1300 coś tam. Zaczniemy właśnie od Tiamata. Wydaje mi się bardzo przyjemnym itemem pod clear. O, jeszcze mamy kasę akurat na kontrola. I żyj. Przewaga nad Kane'em jest. Pytanie, czy on mi zabrał... go, te, raptory. Bardzo możliwe, że tak. I wygląda, jakby się kierował w stronę topa, szczerze mówiąc. Zabrał. Wszystkie. Wszystkie, okej. A Kane idzie chyba na kraba. I ja mogę nie zdążyć, żeby go zatrzymać. O, nie robi kraba. Ciekawe. Ale teraz mam clear dużej części dżungli. Tak wiecie, prosto idąc w dół. I możemy zrobić coś ryzykownego, postawić tutaj pinka. Znaczy to w zasadzie nie jest ryzykowne, to mogłaby być strata, kontrola i tyle. I jest szansa. Na fraga. Właśnie coś takiego. To puszujemy, bo to i tak by się odbiło. A ja mam okazję zczyścić sobie wszystko w dół, tutaj. Przy okazji się wyleczę. I gank na bocie. Wiecie, jaki jest problem? W pewnym momencie skapniecie się, czy ja w ogóle nie potrafię rzucać inseków. Tych z wardami. Znaczy tak powoli, to może tak, ale żeby to zrobić ładnie, płynnie. Niestety, jakby to powiedzieć, niewiele praktykowałem. I to nie jest moja mocna strona. Okej, czy ja po radzie będę miał siódmy? Nie wiem, ale całkiem niezłą opcją jest wzięcie Reda i potem próbować smoka. Jak to się dzieje? Nie bardzo wiem, jak może przegrać już teraz, jakby w tym momencie. Sion. A on nie ma przewagi. Wiecie co? Mi się wydawało, że on ma przewagę. A tak naprawdę on wcale nie wygrywa tej linii jakoś mocno. Powiedział, nawet wcale nie wygrywa. Okej, okej. Lecę. Mamy szansę tutaj. Ona ma R-kę prawdopodobnie. Jest, pięknie. Ja jeszcze nie użyłem swojej R-ki. Powinniśmy też mieć z tego Drake'a. Kto od nich żyje? Morgana. A Morgana jest. Tak, to nikt nam nie będzie przeszkadzał. W sumie użyję teraz takiego wczesnego smite'a. I od razu szybki krabik. Wiecie co, fajnie się dżungluje, bo dżungluję na takim dużym zdrowiu, że mam, że się nie muszę wracać. Zobaczymy, to może być nasza szansa. Nie wiem, co tutaj chciałem. Chciałem wydodżować kill Morgany. A tak naprawdę nie do końca rozumiem, co robiłem też. Ej, wiecie co? Bo to się może przydać. Nie. Dobra. Będę tutaj się recallował. Ósmy level dla mnie. Zastanawiam się, czy my chcemy dive'ować. Nie, nie chcemy. Tyle czasu tutaj marnuję. I to wszystko dlatego, że nie mam pomysłu na to, co zrobić. Okej, okay. Oni teraz na pewno będą czuli presję.
wiecie, no jak tyle razy tu zostałem u nich. Zastanawiam się, jakiego smite'a robić, ale prawdopodobnie lepszy będzie w tej grze czerwony. Mają kilka postaci, takich jak Kane, jak Gnar, który lubił się duelować i na to bardzo fajnie działa czerwony smite. O, niedobrze. Lecę. Oj, bardzo niedobrze nawet. Okej, okay, siadło. Jeszcze jeden hit z tym. Jeden hit z Red Bull, z Red Smite'em. Okej, okay, nie mam Erki. Ale mamy sporo szansę chyba na to, żeby go porobić. Nice. Pięknie. Okej, okay. Nie może nam zagrozić Kane raczej. Także powinniśmy być tutaj względnie bezpieczni. Widzicie, jak nie sprowadzam gry do tego, czy trafię, czy zrobię inseka, to wtedy jest okej. Okay. Chcę ci oddać farmę. Możemy jeszcze więcej brać. Trzeba brać golda, dopóki dają, nie? Jeszcze więcej? Czy Kane już idzie tu? Wow, to jest first turret. Okej, okay, nice. Jestem bardzo zadowolony z tego. Poczyśćmy teraz dżunglę górną. W sumie nie mam tak dużej przewagi levela, jakbym mógł mieć. Bo nie czyściłem dżungli zbyt efektywnie. Nawet widać, bo on ma więcej farmy ode mnie. Mimo, że ja miałem przewagę. Ja mam sporo expo z tego, że gankowałem, na liniach byłem, coś tam taksowałem. A, mogła podejść. Wiecie, co chciałem zrobić, żeby ona rzuciła na przykład Q, a ja bym przeszedł za ściany i bym szybciej trochę znalazł się tam, gdzie chciałem się znaleźć. Okej, okay, zaraz będzie Drake. Tam widzę, że zabijają Lee Sina. To jest dla mnie bardzo wygodne, biorąc pod uwagę, że jest Infernal zaraz. Chociaż w sumie nie takie zaraz, nie? Bo to ile? 43 sekundy, to on już wstanie. Okej. Okay. I może spróbujemy się zaczaić gdzieś na bocie. O, shit. Ward. Trochę unlucky. Ej, nie wiem, kto stawia Warda w takim dziwnym miejscu. Przecież my jeszcze nie wchodziliśmy do nich do dżungli. To jest kontrol, który ktoś przygotował na to? Na moment, w którym będą przegrywali grę i ten kontrol już jakiś czas tam stoi. O, okej, okay, nice. Dobra, chyba się recallnę. Nie ma co zostawać za długo. Jak mogę się obkupić w przedmioty. I co kupują na tym Lee Sinie ludzie? Ja zapomniałem, ale chyba Black Cleaver był gdzieś tam w budowanych przedmiotach. Więc okej, okay. Dobra. I z takim zestawikiem na razie pogramy. 40% CDR-ów będę miał od razu z Black Cleaverem. Ja tam lubię Black Cleavera. Zwłaszcza w early będzie dobry.
Wiecie, daje i hapsy, i pomaga drużynie, i dużo AD. Mogło tutaj mieć Warda? W sumie okej. Dobry call od Barda, podoba mi się. Co można od razu mida. Mida, ale w sumie najlepiej byłoby kogoś zabić najpierw. Czyli to Red Buff Kane, co? Muszę pamiętać, żeby nie nacisnąć czwórki. Dobra, nie nacisnąłem czwórki. Well played. Ej, co się stało? Wziąłem portal? Okej, okay, dobra, leży gość. XD. Naprawdę wziąłem portal. O nie, 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 blok, blok, blok! Okej, okay, nice. Mógł jeszcze blokować gościu. No ale trudno. Ej, Kane? Znaczy, bo to jest darmowy inhib. Ale mój team nie chce. A ja sam nie zamierzam zostawać. Wiecie co? Możemy przejść nawet po ich wizji, pozgarniać dżunglę. To jest coś, co ich stiltuje. Ich znaczy Kane'a konkretnie. Uuu. A teraz ja jestem trochę stiltowany. Wchodzę do ich dżungli, wyobraźcie sobie, a oni znają tą taktykę. Counter, counter dżungla, kiedy... Zgarniasz swoją dżunglę, żeby przeciwnik jej nie zgarnął. Tam się dzieje coś niebezpiecznego. Czuję, że ktoś z moich może paść. Okej, okay, stać mnie na Black Cleavera. To powrót. Nie zależy mi za bardzo na hydrze, wiecie? Bo... Tiamat jest spoko. I rozbudowanie Tiamatu do hydry nie daje aż tak dużo. Bo największe w tym, najważniejsze jest to, żeby mieć ten damage dodatkowy na tym, ten aktywowany, nie? Bo to tak naprawdę dodaje jakby autoatak. A darmowy autoatak w rotacji, pięknie, znaczy pewnie, biorę to. Ale też pięknie biorę to. Dobra, mamy tutaj ładnie wizję. O, ja znowu to zrobiłem. Wiecie co? To jakieś takie dziwne trochę jest. Wow, on tu tepa! Ona, to jest Lissandra. I zabija. Nie, nie zabija. Z klęsem Ahri. Co się dzieje? Co to była za akcja w ogóle? Ej, bo to zaczynając od tego teleporta, to było... Wszystko było strasznie dzikie. Jak ja się znalazłem w tamtym miejscu? Wziąłem portal. Dzisiaj wziąłem już drugi portal Barda, nawet jak nie chciałem. Dziwne. Nie wiem, taka ślepota może. Generalnie jest trochę późno, teraz jak to nagrywam. Mam też trochę burdel w pokoju, bo będę robił jutro... Będę taką półkę jedną montował. Już wszystko sobie rozwaliłem, ale pomyślałem, że nie będę wiercił po nocy. I tak sąsiedzi muszą mnie nie lubić. Bo im... Po nocach czasem jak nagrywam, to dźwięk się przez kaloryfery niesie, nie? I to... Słychać i może ich wkurzam. Dobra, zaraz. Ocean. 360, czekajcie. Ta. Takie triki. Jak zacznę streamować i będę dobrym junglerem, to takich rzeczy będziecie mogli się spodziewać u mnie na streamach. Jesteście zhypowani? W sumie wiecie co? Ja to chcę im zabrać. Serio? Jakim cudem to mnie złapało?
Dobra. Elo, kto żyje? Sam Ez. Damy radę. Luźno. Ja mam jeszcze... Jeszcze mam R-kę, w ogóle nie użytą. Okej, dobra. Teamek chce Barona. A przynajmniej jedna osoba. Nie wiem, kto to pingował. Lucian. Dobra, z Lucianem możemy robić. Lucian dużo damage'a powinien wrzucić. On ma tego boczka. Nie bardzo wiem, jak to jest. Wiecie, mam bardzo mało doświadczenia Lee Sinem, bo ja nim, jak grałem nim, to bardzo dawno temu i grałem nim tylko na midzie. I nie do końca wiem, jak to jest na przykład właśnie z takimi, no dosyć wczesnymi baronami mimo wszystko. Okej, będziesz mój baronie, 760 i nie jesteś mój. Tak naprawdę to bez znaczenia, nawet się nie starałem. O, czy my chcemy złożyć staraka, co? Dobra, zostawmy jej. Dobry jungler. League of Legends. I tak gra, ta gra jest dużo lepsza niż się spodziewałem. Myślałem, że jak wyciągnę Lee Sina, to będzie straszny feeding. A tutaj proszę, 9-1-4. I ani jednego inseka. Nie no, ale wiecie co? Zasłużyliście na jednego inseka. Tylko nie mam kogo wyrzucić za bardzo z ich teamu, bo oni nie mają takich celów, na których by to nam coś dało. Spróbujemy może Ari. No ale nie teraz, zwariowaliście. No przecież nie mam skłonności samobójczych, nie? Zwykle nie. Z tego można coś w sumie zrobić. Widzicie, jak on trafia? O, okej. Dobra, to było takie osoby. Jestem pajacem. Mógłbym mieć takie na koszulce. I jakbym na przykład coś robił źle, wtedy bym krzyczał, że jestem pajacem. Patrzcie, trickshot, trickshot. Nie da się tego zrobić? W sumie nie próbowałem. Dobra, kolejny trickshot. Ale no, ej, Morgana. Kolego, nie chcesz być na filmie? Myślałem, że chcesz. Myślałem, że jesteśmy kumplami, a nie. Ej, nie zdążyłem napisać. Nie wiem. Czekajcie, zapomniałem nick. Zaraz zobaczę. Ale nie wiem, kolego, czy będzie na YouTubie, skoro nie chciałeś dać mi zrobić trickshotu. Ej, wydawało mi się, że jeżeli rzucę Q i flashnę, to że to się przenosi. Q Lee Sina. Czy ja się myliłem naprawdę w tej kwestii? Dobra, Lissandra. Honor. A... Damage dealt. Okej, dobrze, fajnie. Myślę, że to jest dobra gra. Lee Sin możliwe, że nie prędko wróci. Popatrzcie w ogóle, dlaczego? Dlatego, że jestem strasznym nobem, ale tego nie było widać w tej grze, więc to jest dobra gra. A popatrzcie na damage delty. To jest ciekawe, że one są bardzo równe. Jak na grę, którą wygraliśmy. I to tak w sumie całkiem mocno. To naprawdę są damage mocno równe. I kolega Kelorak, zamiast mi pod koniec, zamiast wziąć ten challenge i wziąć ze mną duel, to się schował. No nic, trudno. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ta gra wam się podobała. Jeżeli tak, to pamiętajcie, dzwonek, subskrypcja, łapka w górę i słyszymy się w kolejnych filmach. Peace. A okej, słuchajcie. Jest taka sytuacja, że pomyślałem, że pokażę wam grupę na Facebooku. A, bo ostatnio było kilka ciekawych postów. Wcześniej też były, no niestety wszystkich nie pokazałem, bo... I nie pokażę, dlatego że nie robię z tego regularnie serii, może kiedyś. Ale myślę, że część osób
kreatywne szczęście ludzi zasługuje na to, żeby wam pokazać tą grupę, bo było kilka rzeczy, które mi się podobały. Na przykład to, ktoś wygrzebał moje zdjęcia i zrobił coś takiego. Kto? Krzysztof Żmuda. Który w Noxim dzisiaj jesteś? To jest zdjęcie, które ostatnio dodałem na fanpage'a. Słuchajcie, jak chcecie wejść na grupę i na fanpage, to linki macie w opisie. Możecie zostawić ten łapkę, czy co tam, czy wejść. Co tam dalej, zobaczmy. Ostatnio się działo. Ja długo nie będę ten, tylko przejrzymy te takie ostatnie rzeczy. Sponsor płynu do spryskiwaczy. Noxi AdBlue. Jest firma Noxi. Jak piszecie Noxi Azoty, to jest grupa Noxi, grupa Azoty. Ja generalnie myślę, że pomyślcie, że jest taka firma, która robi sobie coś tam. Nie wiem, co tam oni robią. Oni chyba wieloma rzeczami się zajmują, ale nieważne. I się znajduje jeden pajac w internecie, który nagrywa League of Legends. I cały dział marketingowców tej firmy nagle się wkurza, że jak wpiszesz Noxi w Google'ach, to wyskakuje kanał tego pajaca. Tutaj proszę bardzo. Słuchaweczki z konkursu. Artur wysłał. I widać ładnie dyplom, który zrobiłem. Takie dyplomy robiłem dla ludzi, którzy wygrali w konkursie. Coś tam dalej mamy ciekawego? Jeszcze, że nie pamiętam. O, to jest mem z LoL'a. Happy, sad, depressed. Suicidal? Chyba tak się czyta? Full build. Ha, dobre, dobre. Ale chyba nie ma więcej. Czekajcie, czy coś dalej jest? Kolejny dyplom ze słuchawkami. I jest to. To jest zdjęcie, które ostatnio wrzuciłem na fanpage'a. Większość z was by go nie widziało. Jak znaczy nie widziało, jak nie lajkujecie fanpage'a. I były różne memy z tym zdjęciem. Ale nie wiem, to nawet zabawne. Okej, okay, tyle chciałem wam pokazać. Jak chcecie, to wpadnijcie na grupę. Może sami chcecie zrobić jakąś przeróbkę albo po prostu pośmiać się z tego, jak robię czasem dziwne miny albo coś dziwnego się znajdzie na grupie. Dobra, to tak, tyle. Peace.